Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj wam pokażę, jak wyczyścić głowicę w starych magnetofonach kasetą czyszczącą. Kaseta czyszcząca wygląda tak razem z płynem. Który zawiera jakieś tam związki chemiczne. Dobrze, mniejsza z tym. Otworzymy ją i wyczyścimy głowicę w tym oto Walkmanie. Tutaj mamy zaznaczone ilość razy do wyczyszczenia głowicy. Ile razy można użyć, jest zaznaczone do 20 razy. Ja bym preferował maksymalnie do 18. Dobrze. Spróbuję teraz wyczyścić głowicę w naszym Walkmanie. Może to być inny sprzęt typu hi-fi, boombox lub starsze sprzęty. Co daje wyczyszczenie głowicy? Lepszy dźwięk, jeśli się w to bawicie jeszcze, bo to już są oldschoolowe czasy, lata 80 i 90, to polecam to. Użyję tego płynu. Dając 3 krople w 3 miejscach. Tak jak ja to robiłem. Zawsze działało. Na samą taśmę. Na samą białą taśmę. Niestety, ale trzeba przebić tą małą dziurkę, która jest tutaj w środku. Nie jest przebita. Dobrze, teraz widać, że jest dziura. Dobrze. Teraz ją w 3 miejscach. Na początku, przed środkiem, tutaj i tutaj na końcu. Dlaczego tak daję? Ponieważ to jest na czysto, na mokro i na sucho można czyścić głowicę. Są dwie szkoły. Ja polecałbym na mokro, ponieważ gdy jest coś brudne, to zazwyczaj myje się to wodą lub płynem, w tym przypadku to jest płyn, i dlatego to schodzi ten brud.
Więc tak, na początku, przed środkiem i na końcu. Po kropelce dajemy. Teraz ją włożymy do naszego sprzętu i naciśniemy play. I teraz czyści się druga strona. Druga rolka dociskowa. Czyli przerzuciło się na stronę B. Na stronie B nie zaznaczyliśmy tym płynem tych trzech miejsc, które powinny być według mnie zaznaczone. Dlatego poczekamy jeszcze raz, jak przejdzie. Teraz znowu na stronie A. I zaznaczymy z drugiej strony też tymi trzema kroplami płynu do czyszczenia na taśmie magnetycznej. Dobrze, teraz wyciągniemy. Możemy przejrzeć, czy ona jest faktycznie sucha. Jest sucha, dobrze. W tych trzech miejscach przed. Może tak, na początku, przed środkiem i tutaj. Zależy się, z której strony teraz będzie nam się mechanizm odtwarzał. Jeśli jest autorewers, są dwa rodzaje. Jest na jedną stronę, na drugą stronę. W tym przypadku idzie ta rolka. Nie, nic nie będzie widać. Nie mam dobrego oświetlenia, przepraszam za to. Dobrze, idzie w tą stronę. Wyłączymy. Czyli idzie w tamtą stronę, tak? To ją wzmoczymy. Raz, dwa, trzy. Też jest taka możliwość, że w trakcie czyszczenia możemy w samym środku, gdy idzie ta kaseta czyszcząca, możemy też ją zatrzymać i dać jedną kropelkę na samym środku czyszczenia. Tak, teraz dajemy ją przed głowicą. Ale dosłownie troszeczkę. Mój Walkman nie wiem, z którego jest roku. Jeśli będziecie wiedzieć, z którego jest roku produkcja Sony Walkmana model WMGX 414, prosiłbym bardzo o wpisanie w komentarze, ponieważ szukam, a nie mogę coś znaleźć, kiedy został wyprodukowany. Jest mi to po prostu potrzebne. Dobrze, starczy tego czyszczenia. Możemy teraz sprawdzić światło, które niestety u mnie jest trochę mało, go tutaj jest. Stan rolek dociskowych i wałeczka z jednej, z drugiej strony i popatrzeć na głowicę. Druga metoda jest taka, że
no nie mamy kasety czyszczącej, więc możemy dać wacik kosmetyczny i dać na niego spirytus 99% też wyczyścić, też można delikatnie dotknąć głowicy oraz delikatnie dotknąć rolki, następnie włączyć play i w tym momencie dotknąć delikatnie rolki oraz głowicy i prosiłbym o to, żeby jak wam wciągnie, to żeby wyłączyć to, tą rolkę dociskową i wyciągnąć, bo to się czasem może zdarzyć. A po przetarciu głowicy mokrym wacikiem, odwracając na drugą stronę, jest suchy wacik, jak to na pałeczce kosmetycznej, i wytrzeć go do sucha i poczekać, otworzyć właściwie samą szufladkę i dać temu płynowi, niech odparuje. Przewiewnym w pokoju, można tak powiedzieć, w temperaturze pokojowej. Dobrze, to tyle na dzisiaj mojego poradnika. Do usłyszenia.